Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Orlando Magic w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy tutaj mieli już kolejny sezon. Będzie to nasz dziesiąty, chyba dziesiąty nasz będzie sezon, mam wrażenie, więc już dużo tych sezonów za nami. Będziemy tutaj walczyli o czwarte mistrzostwo NBA z rzędu. W poprzednim odcinku wygraliśmy trzecie, pierwszy raz zrobiliśmy free pit, a więc teraz możemy iść po czwarte mistrzostwo. Tak prezentuje się tutaj nasz zespół. Mamy tutaj Chrisa Paula, Timaka dalej, Duranta, Carmelo Antonego, LaMarcusa Aldridge'a na ławce, DeMar DeRozan, przed nim Westbrook, który ma już 89 overalla. Jest też Drew Holiday, jest Sheldon Williams i jest Andrew Bogut. Wydraftowaliśmy w ostatnim drafcie Biambo, tak, Bismacka Biambo wydraftowaliśmy. Ale on akurat będzie grał w G League, w naszym zespole G League, bo no, jeszcze nie ma jakby, jeszcze można tak powiedzieć, no, na razie Bogut na razie jest jeszcze lepszą opcją tego rezerwowego centra, ale za rok. Myślę, że Bismack może być naszym rezerwowym centrem. Tak właśnie może być. A teraz... teraz musimy sobie ustawić nasz line-up. Na pewno 30 tutaj. Na razie tak, Westbrook 20 pewnie. DeMar dałbym 18 szczerze. Drew Holiday 14, a... ci już po... ci coś takiego jakby. Timak myślę, że na razie... na pewno... Carmelo zasługuje na te 36 i myślę, że szczerze tak by to wyglądało, bo po prostu no po prostu myślę, że tak to właśnie będzie wyglądało, bo jednak T-Mac no jednak już stać tą, no będą szczerze, po prostu no, mniej ważną już postacią dla nas, więc będzie to 32 minuty, nie będzie to samo co Chris i Kevin Durant, więc na pewno będzie wyglądał nasz roster. Carmelo był naszym MVP, jest naszym MVP, więc zasługuje na najwięcej minut, tak bym powiedział, a to tak to będzie wyglądało i możemy zaczynać. Zaczynamy od meczu z Miami Heat, wygrywamy 3 punktami. Wizards tutaj też pokonał, jak na razie takie zwycięstwa małymi różnicami. Raptors, no to już jest taka wygrana, taka duża wygrana, taka bezproblemowa wygrana. 28 punktów od Duranta. Philadelphia 76ers, pokonaj bez problemu tutaj. Utah Jazz. Dwa ostatnie sezony z rzędu zaczynaliśmy od 10-0 startu, więc zobaczymy, że tak będzie ponownie. Knicks to jest mocny zespół, no i właśnie oni spokonują. Trafiliśmy na dość mocny zespół na samym początku, bo Knicks to jest właśnie od kilku już lat jeden z lepszych zespołów tutaj na wschodzie i ogólnie w NBA, jest to co zauważyłem. Hawks bezproblemowo tutaj pokonani, Carmelo prawie z pierwszym triple-double w tym sezonie. Cleveland Cavaliers dość mocno zaczynałem ten sezon. 10. wygrana jest, więc możemy sprawdzić, jak wygląda to w miarę, jak wygląda w miarę tutaj ta liga. A więc tak, standings, jesteśmy na pierwszym miejscu, za nami są tutaj Cavaliers. Steve Nash też u nich jest. Ten zespół praktycznie od lat wygląda tak samo, mam wrażenie. Po prostu naprawdę no, głównym tutaj zawodnikiem, który ich napędza, jest ten gość, który average'uje 32 punkty po pierwszych tutaj ponad, po pierwszych około 10 meczach, więc powiem tak, nieważne, jak on taką średnią utrzyma, to nie ma szans, żeby ktokolwiek od nas wygrał tą nagrodę MVP. Po prostu byłaby to kradzież, można powiedzieć, w sumie. A zobaczmy też zachód, jak wygląda. Nie wiem, od kogo mamy piki w tym roku. To jest na pewno ważne, więc zerknijmy, od kogo mamy piki w tym roku. Mamy piki w tym roku od... mamy nasz pik, mamy pik Cavs, mało wart, będzie te dwa piki, nie będą nic warte, czyli no, będziemy musieli liczyć pewnie na Mavericks, jako na potencjalnie aż taki najlepszy pik. A Mavericks są dość mocni i powinni być mocni w miarę, wydaje się, więc ciężko będzie zrobić jakiegokolwiek dużego pika. A w tym roku w draft klasie jest Anthony Davis między innymi. Ale ja nie wiem, czy bym polował na Antonego Davisa, bo miałem go już w Knicks, a ja zawodnik, którego, choć z drugiej strony tego zawodnika, który myślałem, też w sumie nie jest mi zbytnio potrzebny, bo myślałem nad Damianem Lillardem, ale niezbytnio Dame nie jest potrzebny tak naprawdę. W sumie jak tak sobie myślę, bo powiem tak, Chris jeszcze jest spokojnie kilka lat point guardem naszym, Westbrook jest tutaj rezerwowym shooting guardem, więc no, nam bardziej byłby potrzebny w sumie takie, nie wiem, Bradley Beal szczerze, choć w sumie z drugiej strony, czy Dame by się nie sprawdził jako shooting guard? Jakby trzeba było, to myślę, że Dame mógłby być shooting guardem. 6'2", troszeczkę niski, ale na razie powiem tak, na razie daleko do tego draftu, na razie się nie przejmujmy tym draftem. Na razie zajmiemy się właśnie tym sezonem. 30 punktów od T-Maca w tym meczu. Pacers niestety tutaj nas pokonują. To jest ten zespół, który ma ten duet Derrick Rose, Chris Bosh. Będziemy też musieli, no już pomimo, że mamy 2011 rok, no to jednak będzie trzeba na pewno troszkę też patrzeć, no bo Carmelo, a nie, Carmelo ma dopiero 27. Myślałem, że już ma Carmelo 29, ale nie, to jeszcze na pewno mamy spokojnie z 3 lata Carmelo, tak jak naszego podstawowego power forwarda, więc właśnie dużo nie będzie jakichś zmian w naszym zespole.
Też ogólnie nie wiem, jak za każdą serią, zawsze nie wiem, jakie właśnie będzie demony, którym zakończymy tę serię. Na obecną chwilę, Team History. My mamy obecnie tutaj mistrzostw 5. To 10 to jest minimalny próg, ale nie wiem, czy tych po 10 od razu już zakończymy. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Na razie właśnie też na pewno nie będziemy kończyli po tym sezonie, więc zaraz się o tym nie martwmy. Mavericks, fajnie byłoby ich pokonać i to właśnie się dzieje, bo oczywiście, jak wiadomo, zawsze to powtarzam, jak mamy od kogoś pika, to ten zespół zawsze miło bardzo pokonać. Pistons, oni nas zawsze przynajmniej raz w sezonie pokonali. Nie wiem, co mają w sobie, ale nawet jak oni nie są dobrzy, to i tak przynajmniej raz w sezonie zasadniczym muszą nas pokonać, co jest dość ciekawe na pewno. Bucks tutaj pokonani i ponownie możemy zobaczyć, jak wygląda tutaj liga. Standings. Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Cavaliers. No, wydaje się, że Cleveland będą mocni i no, głównie to jest zasługa, myślę, że LeBrona, która wyliczy 30 ponad punktów, więc no, wyliczy też career high assist, więc jest w swojej życiowej formie, wręcz można powiedzieć, tutaj po części, więc to ciężko będzie tutaj takiego LeBrona, jakby, można powiedzieć, ciężko będzie, jakby, żeby Cavs byli słabi, jak taki LeBron jest mocny. Ale podoba mi się ten widok, podoba mi się ten widok, podoba mi się bardzo ten widok. To znaczy, że ten nasz pick byłby prowizorycznie 17 tylko. Myślałem troszkę gorzej. Myślałem, że troszkę lepiej. W sensie tam, nie wiem, top 15. Timberwolves tutaj pokonani. Blazers tutaj niestety porażka. Hawks tutaj wygrywamy. New York Knicks oni nam wręczyli pierwszą porażkę w tym sezonie. Tym razem jednak jak się spotkamy, to my wygrywamy. Bucks pokonaj bez problemu. Kevin Durant. Miałem wrażenie, że ona wyjdzie dość dużo tych punktów, bo widziałem. A nie, jednak się mylę tutaj troszeczkę. Nikt tutaj u nas takim nie jest, jakby, nie wiem, nigdy nie wróciło 20 punktów, więc ciężko będzie, żeby kogokolwiek było wygrać nagrodę MVP, w sumie, jak tak patrzymy. 150 punktów rzucamy w meczu z Rockets. Westbrook też wiadomo było troszeczkę, że się cofnie, bo on poprzednim sezonie dużo grał jako starter. Czy to przez kontuzję Chrisa Paula, czy to przez kontuzję T-Maca. W tym sezonie jak na razie do tego momentu nie było poważnej kontuzji. I to jest taki moment, w którym z G League wróci Bismack Biyombo. Tak, zrobię mu call-upa. I właśnie tutaj Bogut będzie naszym rezerwowym, a tutaj właśnie będzie tutaj Biyombo, który zagra sobie. Dostanie szansę, żeby się tutaj pierwszy raz pokazać. Będzie miał 10 oczywiście minut, ale i tak się pokaże. Tak, tutaj 12, 14, 16. Demarax wygląda w tym sezonie. Demar wygląda dobrze w tym sezonie, ale myślę, że nie. Dobra, dajmy może mu te minuty w sumie. Bogut myślę, że 28 będzie miał minut. Tak to może wyglądać w sumie w tym momencie. Team, jak dostanie te dwie dodatkowe minuty, jak nie ma Lamarcusa Aldridge'a. Jak będzie wyglądał tutaj Cavs pokonani, a jak wyglądał Biyombo? Zdobył przynajmniej jeden punkt, zdobył. Nawet zdobył dwa punkty, to spoko. Dwa punkty i 7 zbiórek od Bismacka Biyombo w ile minut? 16. 16 minut tutaj. Teraz Pacers, tutaj wygrywamy też. Tutaj Biyombo z jednym punktem i tylko tyle, oprócz tego żadna zbiórka, żadna asysta. Mavericks są naprawdę dość słabi w tym sezonie. Super, jeszcze im tutaj wręczamy kolejną porażkę. LaMarcus Aldridge wraca, więc tutaj zobaczmy sobie Biyombo. 4 punkty, 2 zbiórki, 4 punkty, 2 zbiórki, tak, 4 punkty, 2 zbiórki, a tutaj 2 punkty, 14 zbiórek. Bogut, 17 zbiórek w tym meczu. 38 punktów Kevina Duranta, 30 punktów od T-Maca. To jest też 30 wygrana. My sobie oczywiście zmienimy nasze ponownie line-up i znowu do G League'a wróci tam Bismack Biyombo. No oczywiście zmieniam line-up. Ponownie też tutaj Williams będzie zamykał rotację. I line-up jest gotowy. Jest line-up tutaj gotowy. Przejdźmy sobie tutaj do drugiego tutaj. Chciałbym przejść do drugiego, ale nie zagrać tego meczu. Dobra, tak, mam to zrobione. A World Race tutaj będzie LeBron na pierwszym miejscu, bez zdziwienia żadnego. Spadłem mu troszeczkę tutaj już points per game, ale i tak no jest świetny. Choć. No, Derrick Rose też dobry. Derrick Rose też dobry. Na razie Durant jest na tym piątym miejscu, ale myślę, tak jakby to było rok temu, z biegiem czasu i będziemy bliżej końca sezonu, to on będzie szedł w górę przez ten rekord, jakby przez, no głównie przez ten rekord. Tutaj w innych już w walkach o jakiś inny ten trofani nie ma nikogo od nas.
standings. Pierwsze miejsce cały czas tutaj jest. Cavs spadli troszeczkę. To są dobre wieści dla nas oczywiście. A na zachodzie? Na zachodzie też naprawdę to wygląda dla nas obiecująco. Mavericks mają 11 miejsce. Mock draft. I mamy tutaj siódmy tutaj pick byłby na łysą chwilę, jakby można powiedzieć, więc to by mi się bardzo podobało. To by mi się bardzo podobało. Ten Drummond też, powiem tak, Drummond nie byłby też najgorszą opcją, bo wiem tutaj nieraz też, że on tej grze się naprawdę dobrze rozwija i moglibyśmy przed, nie wiem, Biambą przed nim oddać, albo nawet, albo Bogutem przed komukolwiek, żeby właśnie pójść w górę. Ogólnie właśnie oddał pewnie Boguta albo Biambo. Albo obydwu nawet bym mógł w sumie oddać, mógłby nawet obydwu oddać. Ten drugi nasz pik już będzie koło 20 pewnie. Tak, 20 dokładnie. Team jak kontuzja. Wygrywamy z Nets jednak dużą różnicą. To znaczy, to jest moment ponownie dla Westbrooka, żeby wrócić do line-upu naszego. Tutaj 14, Drew Holiday 18, DeMar 20 na razie, przynajmniej Aldridge tutaj 30 nawet za chwilę, tutaj 36, tutaj 36. Tak to może wyglądać, tutaj dwie i tutaj jeszcze dwie. Tak na obecną chwilę będziemy wyglądali. Pacers przed nami i mecz z Pacers, może nawet jedyny to będzie mecz bez T-Maca. Wygrywamy. I ten, czy na mecz z Warriors już wróci? Bo czasami właśnie wracają tak dość szybko. No właśnie, a nie, tak nie, to jest Chris Paul, ale T-Mac też. Dobra, to T-Mac już po meczu z Warriors wróci do naszej rotacji. Westbrook tutaj 25 punktów zdobył w tym meczu, ale pora, no dla niego niestety, ale pora wracać na ławkę. Choć właśnie nagrałby, sugeruje, żeby T-Mac powinien być. To byłaby niezbyt na razie, myślę, że jeszcze dobra decyzja. Na razie, ale w przyszłości, no to pewnie się może wydarzyć. Trzydzieści tutaj, 36 tutaj. Mamy gotowy ponownie tutaj line-up, a więc idziemy dalej. Oklahoma City Thunder przed nami. Wygrywamy tutaj bez problemu. Ogólnie w miarę dobrze mieć też miarę piki od zespołów, które się ma w konferencji. Można ich jakby 4 razy się z nimi mierzy, więc 4 porażki dodatkowe można by im zawsze tutaj zafundować. A z Mavericks, porażka z Bulls tutaj z Mavericks, tylko mierzymy się 2 razy. Więc właśnie tylko możemy 2 im porażki tutaj zafundować. Cavaliers możemy, no ale Cavaliers nie będą słabi w tym sezonie. Pierwszy raz chyba w tym sezonie 2 porażki mamy z rzędu, mam wrażenie. Tutaj za to jednak z Lakers już wygrywamy. Kobe już 38 punktów, ale oprócz Kobiego już... Czy Shaq jest kontuzowany, czy odszedł? Nie wiem, ale jest tutaj tylko Kobe. Pokonanie Heat. Heat pokonany bez problemu. Washington Wizards. Tutaj też wygrywamy. Trade deadline się już powoli zbliża. Kolejny mecz z Miami. Dawno z nimi wygraliśmy i znowu to robimy. I mam trade deadline, a więc ponownie oczywiście to jest moment na przedłużenie kontraktu tutaj głównie dla nas. Przedłużymy między innymi z Carmelo Anthony. To będzie... Czy możemy? Bo czasami właśnie nigdy nie wiadomo. Czasami tam właśnie nie możemy jednak, bo tam właśnie tam... Nie pamiętam zawsze jak, co tam pisało, no ale zawsze... Nie zawsze znaczy, ale czasami tak się tam zdarza, że nie może przedłużyć. 16,5 miliona, mam nadzieję, że się zgodzi. Najpięknie. Oedeji, my go podpisujemy praktycznie co rok, co dwa lata na minimum dealu, tak samo Buckner. Chris Paul, jego z miłą chęcią tutaj podpiszemy, Chrisa z miłą chęcią tutaj przedłużymy. Myślę, że 17 milionów możemy potencjalnie. I się te 17 milionów tutaj wrzucamy. Bogut tutaj taki nie minimum deal, ale też jakoś duże pieniędzy nie dostanie, myślę, że jakieś 20 myślę, że może być. I to było na tyle. Z kim będziemy w tym roku przedłużyć tutaj kontrakt? Będziemy z Westbrookiem. Czyli Westbrook pewnie będzie najdroższym Sixmanem w NBA, jeśli się oczywiście uda go zdobyć, jeśli uda go znowu podpisać. 40 wygrana jest, a więc to znaczy możemy sobie zerknąć na niektóre rzeczy, czyli tak. Award Races jest tak jak mówiłem, Kevin Durant powoli idzie w górę i ten LeBron, powiem tak, już nie jest aż tak nietykalny. Jest znacznie lepszy, ale nie jest aż tak nietykalny. Jakby average'a te 30 punktów, to myślę, że ciężko byłoby go przebić. Standings wyglądają dla nas dobrze. Zachód wygląda też dla nas dobrze. Tak, to zachód wygląda też dla nas bardzo dobrze. Bo ten pik właśnie cały czas tutaj jest gdzieś około top 10, co mi się bardzo podoba. I idziemy dalej. Clippers przed nami. Rok temu mieliśmy ich pika, więc ich monitorowaliśmy, można powiedzieć. T-Mac, kontuzja, więc ponownie wiadomo, co to oznacza. Westbrook jest w rotacji.
Tak to może wyglądać i idziemy dalej. Raptors przed nami, pierwszy mecz, gdzie z powrotem Westbrook jest w rotacji i jest jako znaczy starter nasz, nie wygrywamy tego meczu jednak. Nikt za to już pokonany. Będziemy mieli ponownie, też właśnie trzy razem tak dokładnie nie było rok temu. Mam wrażenie, że znowu, że znaczy, że rok temu właśnie też jakiś nasz All-Star tak samo miał. Mam wrażenie. Tak mi się mam wrażenie, że właśnie tak będzie. No nie wiem. Nie pamiętam właśnie dokładnie, czy tak było z nim, czy nie. No nie, mniejsza, że to już nie będę się nad tym zastanawiał. Rising Stars tutaj. Kawhi Leonard. Tutaj z naszych zawodników jeszcze ktoś był. My mieliśmy Biyombo, więc Biyombo oczywiście tutaj nie ma. W sophomorach, za to tutaj my nikogo nie mieliśmy w tym draft klasie. Free Point Contest, Winner Reed, Slam Dunk Contest, Derrick Rose. T-Mac tutaj wraca po kontuzji, ale meczu gwiazd mieliśmy pewnie Chrisa Paula, Duranta i jeszcze, a jednak był T-Mac. T-Mac wrócił. Kogoś mi tutaj brakuje. Ktoś mi tutaj, a nie, jest wszyscy, są wszyscy, jeszcze Carmelo tutaj przyczyniam, czyli mamy czterech All-Starów. Czyli bez niespodzianki powiedział. A tutaj właśnie możemy wrócić z T-Maciem jako nasz starter. Teraz bardziej tak myślę nad tym, że potencjalnie wrzucić jednak Durantowi może więcej minut, bo on naszym jest jakby reprezentantem po nagrodę MVP. Po 50 wygranych zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli będzie tylko Durant w top 5 naszym, to pewnie Durant, to zabiorę pewnie minuty Carmelo i wrzucę Durantowi. Nikt pokonani. Philadelphia teraz i tutaj Philadelphia 150 aż ponad punktów rzuciliśmy im. Tutaj 37 punktów od Chrisa Paula. Toronto Raptors. 36 punktów od KD. No wydaje mi się, że Durant będzie... Nie wiem, czy będzie jedynym reprezentantem, ale z naszym najlepszym, oczywiście największym reprezentantem. On najlepiej gra z naszych zawodników. Często bardzo go widzę właśnie tutaj jako zawodnika, który zdobywa najwięcej punktów. Spurs spadli strasznie, bo jeszcze niedawno byli bardzo dobrą drużyną, a teraz 26-31 rekord. I teraz możemy po tym meczu, myślę, że z Kings zobaczyć. Jednak nie, ponownie mamy dwie porażki z rzędu. Chyba dopiero drugi raz się właśnie to zdarzyło w tym sezonie. Ogólnie też nie będziemy mieli tutaj aż tak dobrego rekordu, jak mieliśmy przez ostatnie chyba 2-3 lata. No ale to będzie dobry rekord oczywiście. Kevin Durant jest, no i właśnie taki mam problem, że Kevin Durant i Carmelo są blisko siebie, ale no KD gra lepiej. KD gra lepiej, dlatego pewnie Durant pójdzie w górę z minutami. Cały czas oczywiście wiadomo, bez zagrożenia to pierwsze miejsce. Cavs spadli na szóste, to są dobre wieści dla nas. Mavericks spadli, super, super wieści. Siódmy pick teraz, to byłby, jakby tak właśnie prowizorycznie byłby to Dame, z miłą chęcią, zobaczymy. Jeszcze to chciałem zobaczyć, chciałem dać właśnie Durantowi więcej minut. No będzie taka mała zamianka, to Durant będzie grał aż 36 minut, malutka, nieduża, ale jednak no, on jakby ja w miarę chcę dawać te 36 minut mojemu MVP, no i moim faworytem do wygrania nagrody MVP jest Kevin Durant, więc Kevinowi Durantowi wrzucimy te minuty. Cleveland Cavaliers, tutaj starcie dwóch zawodników, którzy walczą o nagrodę MVP. LeBron był niesamowity w tym pojedynku. Team 26, Durant tam z triple-double. Bulls pokonani, Kevin 28 punktów rzuca. Ponowny mecz z Cleveland. I niestety ponowna porażka. To nie są dobre wieści jakby bardziej z aspektu potencjalnych playoffs. Suns są bardzo mocni. Dalej jeszcze nie mają nawet 20 porażek w tym sezonie. Durant kolejny triple-double. Duże wygrane tutaj z Timberwolves. 30 punktów rzucone od T-Maca i Duranta. 27 od DeRozan, Carmelo tutaj. I kolejny triple-double. Durant naprawdę też dużo dość ma tych triple-doubles, mam wrażenie. Tutaj kolejny świetny mecz w jego wykonaniu. Ciężko będzie pobić czysto statystycznie, więc rekord jest bardzo istotny. Carmelo to jest triple-double. Rekord jest bardzo istotny dla tego właśnie jakby dla tej walki Duranta o nagrodę MVP. 60 wygrana jest, więc teraz zobaczymy sobie po raz ostatni award races. I tutaj mamy
Kevina trzecim, no ciężko będzie bardzo, bo zwykle jak ktoś, jak miał właśnie w miarę nasz zawodnik wygrać, on to w tym momencie już by był wyżej, Kevin Durant, ale nie ma go cały czas, więc, ale powiem tak, no LeBron czy Derrick Rose bardziej zasłużyli tak personalnie, nie patrząc na rekord, więc bardziej zasłużyli, więc naprawdę jakoś, nie wiem, nie będę jakoś mega zły, jak Durant oczywiście czy Carmelo nie wygrają. Pierwsze miejsce wiemy, że mamy, a kto jest za nami? Bulls, Knicks, Pacers, Hawks, Raptors, Cavs na siódmym miejscu. W ogóle właśnie ciekawe, że taki rekord 39, 34 daje tylko siódme miejsce. To jest zapewne bardzo ciekawe. Dobrze, tutaj fajnie by się Sacramento wyprzedziło Mavericks i też jeszcze Hornets potencjalnie. No to w miarę ten właśnie pik będzie pewnie gdzieś top 10 po prostu. To będzie właśnie gdzieś w top 10. Chyba to już na te takie mecze, które będą już blisko końca sezonu. Durant 32 punkty rzuca. Z Warriors 26 i prawie triple-double. Hornets pokonani. Westbrook najwięcej punktów rzuca w tym meczu. Lakers tutaj powinna być łatwa wygrana, jednak nie. Najwięcej punktów tutaj rzucił Kobe, który no gra dalej dobrze. Gra dalej bardzo dobrze, ale co z tego? Sacramento pokonani. Kontuzja Carmelo, ale on może grać z tą kontuzją. LaMarcus Aldridge kontuzja. Nie wiem, czy będę zmieniał to już line-up nasz, tak naprawdę. Bo myślę, że już się nie opłaca. Po prostu, jak zaczniemy playoffs, Westbrook 38 punktów. Jak zaczniemy playoffs, to wtedy zmienimy. Jeszcze 3 mecze, przynajmniej 2 z Denver Nuggets. Denver pokonani. Ponownie pokonani tutaj. Kevin Durant, nie, to DeMar gra lepiej tutaj w tym meczu. I 70 wygrana pewnie będzie, ale czy na MVP ligi to będzie LeBron James? Wygrałem tutaj i Kevin Durant, a więc jednak udało się. Rzuty na taśmę, wydaje mi się, bo naprawdę pewnie zakładam, że tam naprawdę nie była duża różnica, ale jednak to Kevin Durant wygrywa tą nagrodę MVP. Na te porównania, właśnie nie wiem, Kevin do LeBrona. To ciężko powiedzieć tak szczerze, że Kevin bardziej zasłużył, ale. A nagrodę MVP on dostał, więc to mnie najbardziej interesuje. Antej Carmelo Antonego w All-NBA Third Teamie. Jest Chris Paul i Kevin Durant w Defensive Second Teamie. I teraz, tak już mówiłem, na playoffs możemy zmienić nasz lineup. Dobra, to poczekam, aż Carmelo i Aldridge wrócą po kontuzji, bo myślę, że tym lineupem sobie tak będziemy dobrze radzili. Carmelo jest w pełni gotowy, więc czekamy na Aldridge'a. 2-1. 3-1. 4-1, dobra. I też Aldridge wrócił, dobra, więc teraz możemy ustawić ten nasz lineup. Teraz właśnie nasz pierwszy, takie pierwsze ustawienie lineupu na playoffs. Ale właśnie będę miał ten sam lineup, który miałem w sezonie, a potem dopiero zobaczymy potencjalnie. Co właśnie jest do zmiany, jakby. Co tutaj mi nie pasuje? Coś mi tutaj nie pasuje. 30 dni to chyba tak, ale coś mam wrażenie, że mi dalej nie pasowało. Nie? Tak, nie, chyba tak jednak było. Chyba tak jednak było. No dobra, już mniejsza o to. Zaczynamy tą serię z Chicago Bulls. Tutaj powinniśmy pewnie zrobić sweepa. Zakładam, jak już mamy taką naszą rotację w pełni podstawową. Tak właśnie jest. I zmierzymy się z Seven Seed Cavaliers. Może oni są Seven Seed, ale to są bardzo mocni Cavaliers jednak. Zwłaszcza LeBron. Ale jednak jest 3-0 i jest 4-0. I w finale zmierzymy się tutaj z Portland Trail Blazers, którzy zrobili sweepa tutaj. No tutaj tylko zrobili sweepa. Tutaj przy tym musieli troszeczkę się namęczyć. A więc kto tutaj był first seedem? Suns. I odpadli w pierwszej rundzie z Spurs. Kto jest z tym Portland? Tak w ogóle? Dwayne Wade i Zach Randolph. Dobra. Ten duet tutaj jest Portland. Ale czy ten duet może nam sprawić jakiekolwiek problemy? 2-1, 3-1. Myślę, że nie będziemy oglądać tego na Simkasie, bo też ponownie jeszcze wiele razy zobaczymy właśnie te animacje, jak wygrywa Mistrzostwo NBA. Mamy to, wygrywamy. Carmelo Anthony, Finals MVP. Ponad dwa style, 2,5 bloka też, no naprawdę. Defensywnie tutaj był wielki w tych finałach Carmelo Anthony. Jest też Finals MVP. Player Retirement. No tak, Chris Webber już, ale dobra, Shaq niech zostanie. Steve Nash na pewno powinien zostać, jeszcze ma dopiero. Może nie dopiero, ale jeszcze ma 86 overalla. Kenny Thomas powinien zostać jeszcze sobie. Andre Miller może sobie zostać jeszcze pewnie. James Posey też myślę, że powinien zostać.
A resztę myślę, że już mogą kończyć sobie kariery. Hall of Fame Inductees. Tutaj będzie Chris Webber. Jersey Retirement. Chris Webber, Sacramento Kings. History Changes. Zmiana tutaj. Relokacja, tak. Relokacja, więc teraz New Jersey Nets. Stałem się Brooklyn Nets. I zmiana też loga Charlotte Bobcats. I pana draft loteria. Więc mam tutaj jeden pick w loterii. Jest to pick ten Dallas. Oby się utrzymał w top 10, to będzie spoko. Ogólnie też miałem, zapomniałem, miałem to chyba w poprzednim odcinku wytłumaczyć. Widziałem kiedyś komentarz odnośnie jak to jakby musiałbym, ta loteria właśnie sobie leci, a tutaj przekażę sobie znajdę, bo gdzieś to miałem to w wyciągnięciu ręki. No bo właśnie gdzieś miałem to, jak mam właśnie prawie co rok pierwszy pick w drafcie właśnie. Miałem to chyba kilka razy, miałem tutaj kilka razy pick w drafcie. Powiem tak, to naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Najczęściej po prostu to było tak, że 2 lata czy 3 lata wcześniej robiłem wymianę i po prostu brałem unprotected picka tej danej drużyny. I wiedziałem, że ta drużyna będzie dość słaba. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak słaba i po prostu, jakby można tak powiedzieć, po części przewidziałem. Miałem po części szczęście, a po części przewidziałem po prostu przyszłość, że w przyszłości za 2, za 3 lata ten zespół będzie słaby i ich pick będzie bardzo wartościowy, więc po prostu, jakby no po części to jest połowa szczęścia, połowa troszeczkę przewidzenia właśnie, że te dane zespołem. Przewidziałem z Lakers, co się wydarzy, tylko że ich piki nie mam. Nasz pick tutaj będzie 8, więc właśnie przewidziałem przez Les Lakers, teraz będą słabi. Mówiłem o tym kilka lat temu, bo właśnie wiedziałem, że ta grapa nie tak zrobi, że Kobe zostanie i Shaq będą tacy starsi, oni będą tacy starsi, nie będą tutaj nic zbytnio robić. Z nimi właśnie będą im dodawać dobrych zawodników i po prostu będą słabi. I ten pick właśnie ich trzeci jest. Więc właśnie mówiłem, że właśnie czułem, że tak może być i tak jest. No właśnie odnośnie tych picków tak to w miarę, nie ma tutaj za dużo jakby takiej filozofii, można powiedzieć. Po prostu troszeczkę miałem szczęście z tym, że niektóre drużyny, bo miałem to chyba... Ile miałem tutaj pierwszy wybór w drafcie? Miałem Duranta na pewno. I czy ja miałem Chrisa Paula? A niektóre miałem chyba na pewno też miałem tak właśnie, że po prostu trzeba wymianami dochodziłem do tego pierwszego miejsca. No tak to w miarę wygląda. To ja myślę, że tutaj dużo więcej chyba miałem do powiedzenia odnośnie tych właśnie pierwszych pików tutaj ogólnie. Dobra, więc Staff Signing, Assistant GM. Najpierw to tutaj spróbujmy zrobić. Assistant GM, byle kto pewnie tutaj jest w miarę. Tak, byle kto to może być. Assistant Head Coach. Mieliśmy tutaj przez wiele lat Franka Vogela. Tutaj Frank Vogel był naszym trenerem, Assistant Head Coachem i jest tutaj cały czas. Jest Alex English, jeden z największych legend Denver Nuggets. Darvin Ham jest obecny trener też Lakers. Wes Bledsoe tam. Czego kojarzę? Chyba go jednak nie kojarzę. Mike D'Antoni też jest. On obecnie żadnego zespołu nie prowadzi, żaden zespół. Dennis Johnson, Vin Baker. Ja myślę, że podpiszemy znowu Franka. Frank Vogel był u nas ostatnio, więc czemu by go zmieniać? Nie ma myślę, sensu go zmieniać. A oprócz tego jeszcze Post D Coach. Tutaj na pewno mieliśmy już kogoś prawdziwego, bo mamy już cały coaching staff prawdziwych osób. I to pewnie Scotty? Czy to był Scotty? To możliwe, że był Scotty. Nie, to chyba nie był Scotty, to był ktoś inny chyba. To był Hakim chyba, czy nie? A wiemy chyba, kto to jest. Chyba Jordan był, czy nie? Miałem wrażenie, że tutaj gdzieś Jordana mieliśmy. Właśnie, mieliśmy Michael Jordana, więc na pewno lepszej opcji nie będzie niż MJ dla mnie. Wszyscy podpisali to pięknie, więc mamy ponownie tutaj nasz head coach, nie head coach, a ogólnie coaching staff tutaj cały wypełniony. I teraz pora na draft, a więc tak, przed nami w drafcie jest, warto sobie przypomnieć, Bobcats Kings, dobra. Więc pora, można powiedzieć, porozmawiać. Najpierw poprzez Trade Finder może. Wow, Tracy McGrady? Troszeczkę chyba trzeba, jakby można powiedzieć, zejść stąd. Bogut tutaj jest. Myślę, że Boguta mógłbym oddać w tym roku, bo Biambo może być naszym rezerwowym centrem. I ta wymiana nie byłaby najgorsza. Sheldon Williams też nie byłby najgorszą wymianą, ale dobra, czyli tak. Z nim możemy, można powiedzieć, dojść do jakby porozumienia. A z Kings czy możemy? Z Kings też damy radę, bo oni też nam Boguta, więc z Kings też damy radę. Dobra, to są dobre wieści. Czyli 6 pick potencjalnie jest do wzięcia. OKC. Tu już pewnie będą problemy. No, tu już są dość problemy, ale powiem tak. Dodamy naszego pika 8. Dodamy naszego 19 pika.
A na razie może jednak przejdźmy się jeszcze naprzód, jeszcze tam dalej, na przykład do Nets. Na przykład Nets mi powiedzmy, jestem ciekawy. Czy są jakby podobne rzeczy? Czy są podobne rzeczy, jestem bardzo ciekawy. Oni podobne chyba rzeczy, to tak, oni podobnie w miarę chcą podobne jakby rzeczy, więc potencjalnie z nimi możemy, jak już z tamtymi chcieliśmy Thunder rozmawiać, to możemy z Nets spróbować. Przed nami jeszcze są Lakers na przykład. Oni pewnie nie będą chcieli, nie, oni chcą rozmawiać, ale też podobne rzeczy. Oni mają już 3,5 gwiazdki, tak jest właśnie problem, a Nets jeszcze mieli chyba... Oni też mają 3,5, dobra. Zawsze warto też spróbować zawsze przed jedynką, więc jakby nie wiem, porozmawiałem przed Filadelfią. Zawsze warto spróbować. Spróbować warto na pewno zawsze. Mogę im oddać to i mogę wam oddać też moje wszystkie piki, jakie mam, bo moje piki nie będą nigdy wartościowe. W 2014 też mogę wam oddać mojego pika. W 2015 mogę wam oddać mojego pika. I udało się. Mamy jedynkę w drafcie. Super, no bardzo dobrze, bo w sumie właśnie teraz, powiem tak, nie wiem szczerze kogo zbytnio chcę, ale mamy to, bo właśnie mamy tego, nie ukrywam, że się nie spodziewałem, że tak będzie łatwo, bo wydaje mi się naprawdę, spodziewałem się, że więcej będą chcieli, ale jednak nie. Dobra, czyli to oznacza też, że my w tym roku, czy nam został jakiś pik oprócz tego? Nie, nie został, dobra. W 2014 nie miałem żadnego pika, ale myślę, że ten pik, któryś z 2013 oddam jeden i pewnie ten pik z Thunder. Bo Spurs myślę, że będą gorsi, bo Spurs myślę, że oni będą tak samo jak z Lakers, po prostu tam będzie już przestarzały Tim Duncan i też już coraz starszy Tony Parker. Więc to pewnie zrobimy. No teraz pewnie właśnie... Czapeta potrzebuje ten pierwszy wybór, tak sobie muszę też pomyśleć. Kogo potencjalnie bym właśnie chciał? Anthony Davis. No na power forwarda czy na centra? Na centra mógłbym go zgarnąć, ale ja go miałem właśnie w Knicks, więc jak już mówię, niezbyt bym go chciał. Jest tutaj właśnie Andre Drummond. A czy Andre Drummond jest warty pierwszego pika? Myślę, że nie. Ja właśnie bym zrobił wymianę. W sensie takim, że... Na przykład druga drużyna. Kto jest drugą drużyną? Nie pamiętam, ale... Tutaj są trzecia, ale jest trzecia. Dobra, na przykład właśnie z Lakers bym porozmawiał. Porozmawiałbym z Lakers. Na przykład taka wymiana. Ale już wy kombinujecie już tutaj za dużo. Ale to jest... Nie gorsze dla nas wymiana, bym powiedział. Bo tego Glenna Blake'a potem wymienię jakiegoś... Na jakiegoś... W sumie mógłbym Glenna Blake'a wymienić na jakiegoś tam naprawdę... Na pika bym mógł wymienić, więc w sumie to nie byłaby najgorsza rzecz. To naprawdę, w sumie jak tak myślę. Choć Sheldon Williams jest więcej warty, nie wiem, co mi się podoba, to mi się podoba jednak. No dobra, mogę wam ponownie jednak dać tego second rounda, bo second round dla mnie szczerze nie jest jakiś zbyt istotny. A dobra, jeszcze, dobra, to możemy się tutaj zamienić tymi second roundami i to właśnie mi się podoba. Bo wydaje mi się, że oni w 2014 też dalej nie będą za dobrzy. No bo powiem tak, oni będą mieli pewnie Kobe'ego i Antonego Davisa, ale Kobe też już będzie miał 31-2, to więc jak jeden zespół po prostu tam będzie sam AD tak naprawdę. A sam AD za dużo tam nie zrobi, dlatego wydaje mi się, że to jest spoko. Bo właśnie tak już mówiłem, no jakby nie potrzebuję AD'ego, a wydaje mi się, że AD na pewno pójdzie z jedynką, więc... No przecież nie wiem, załóżmy, że... Nie wiem jeszcze kogo chcę, dalej nie wiem kogo chcę, ale przecież nie, załóżmy, że chcę Drummonda, no to nie muszę go wybierać jakby z pierwszym wyborem, więc to zrobimy. Możecie sobie wybrać tutaj, oni biorą Chucka Cafeya. Aha, dobra, nie mam tego drugiego wyboru, dobra. Oni biorą Hornets, wow. To tym lepiej, że mamy pika Lakers. Tym lepiej, że mamy pika Lakers, bo oni będą naprawdę słabi, wydaje się. No chyba, że kogoś jako free agenta podpiszą. Mamy trzeci pik w drafcie. No i właśnie teraz tak, mamy na pewno właśnie oferty. Kto jest, czyli jakby czwarty zespół, jakby Nets chcieli, z Nets mógłbym porozmawiać, tylko żeby, no Nets musielibyście mi dać first rounda. A pewnie tego first rounda za nic mi nie dacie. No właśnie. No nie, nie uda się to pewnie. Więc tak, no zobaczmy właśnie najpierw tak, no tego Bremera na pewno bym nie brał. Żeby mi się, powiem tak, właśnie sam ja nie wiem kogo chcę, bo mamy tego Bismacka Biyombo niby. A czy on jest aż tak, bo nie ukrywam, że chciałem, wolałem już tam mieć troszkę bardziej Vucza czy Valanciunasa. Czy Bismack Biyombo będzie aż taki dobry? O, to jest pytanie właśnie. Power forward to byłaby pozycja, którą bym polepszył. Znajduję też shooting guard byłby lepszą opcją. Kto będzie jakby w przyszłości? W przyszłości będzie, wydaje mi się, że będą w przyszłości bardziej... skrzydłowi niż gardzi, to jest super. Bo jak sobie tak myślę w przyszłości o takich gardach, no to... Jak sobie tak właśnie myślę w przyszłości o takich gardach, którzy naprawdę są dobrzy, to tak... Tacy naprawdę świetni gardzi, no to... To aż tak mi nie przychodzą do głowy, że tak będą za jakiś, nie wiem, przed draft w klasie następnym będzie przed Janis. Skrzydłowy na przykład. Będzie przed właśnie najbardziej aby do wzięcia. W 2014
Czy w 2014 będzie przed Jokić czasem? Nie pamiętam właśnie, czy czasem, ale ogólnie, no to jak tak sobie właśnie myślę, to bardziej mi się wydaje, że będą że bliżej jakby będą, można powiedzieć, że skrzydłowi lepsi. Na przykład, czytam ogólnie duzi, jakby, no big men, można powiedzieć. Na przykład w 2014 będzie właśnie Joel Embiid na przykład. Z takich naprawdę dobrych zawodników będzie przed m.in. Joel Embiid. Czy tam właśnie czasem nie był w drugiej rundzie też Jokić? Jokić też będzie, więc przed właśnie big men, jakby ogólnie big meni. Więc to właśnie tak jak mówiłem, w 2015 będzie. W sumie kto tam może być? Tam w 2015 na przykład Towns, ale tam w 2015 ogólnie jakiś tam, jeśli już pamiętam, gwiazd zwykle Booker na przykład był, no to on niby tam jest, ale. Ale czy tam przed, nie wiem, czy byłaby tutaj duża różnica, jakbym wziął przed, nie wiem, Dame'a na przykład, albo Bradley'a Beala? Myślę, że mógłbym właśnie wziąć Bradley'a Beala, ale nie wiem, czy potrzebuję właśnie tego pika, żeby wziąć Bradley'a Beala na przykład. Więc wydaje mi się, że ja bym naprawdę mógł ponownie zrobić wymianę potencjalnie za tego właśnie, bo wydaje mi się, że jednak właśnie przed, nie wiem. Bo możemy spokojnie zrobić przecież z Embiida przed Power Forwarda. To nie byłaby nic, aby strasznego, można powiedzieć. Albo ogólnie byśmy przed nie mogli za Marcusa Aldridge'a zrobić rezerwowego Power Forwarda. Ogólnie wydaje mi się, że jakby lepiej pójść w shooting guarda jakiegoś albo point guarda w tym draft klasie. Tak mi się szczerze wydaje. Tak mi się właśnie naprawdę wydaje. Bo z tych takich big menów właśnie, z tych big menów, no tutaj mamy Drummonda. Draymond potencjalnie byłby Power Forwardem, ale wątpię, że on w tej grze będzie jakiś dobry. Jest tutaj Harrison Barnes. Ogólnie Drummond, więc no nie wiem, jakoś wolę szczerze mieć Bradley'a Beala czy Dame'a na przykład, więc a to myślę, że zrobimy tą wymianę. Myślę, że właśnie tutaj wymienimy tego pika, który mamy tutaj. Czyli z czwórką się pewnie nie dogadamy. Ale z szóstką się możemy dogadać. A nie, możemy się znaczy dogadać z nimi. To mi się bardziej na przykład podoba. Tylko powiem tak, nie podoba mi się. Dajcie mi Unprotected i jest zgoda. Oczywiście, że już im coś się nie podoba. Czemu to jest naprawdę aż taka dla was duża różnica? Dobra, a pewnie. Top 3 Protected? Nie, oczywiście, że nie. Top 10 Protected? Też nie. Czyli co, oni chcą tego, to oni chcą Lottery Protected tego pika? No też nie chcą, to jakiego oni jeszcze raz chcieli? Muszę zobaczyć jeszcze raz to, co oni chcieli oryginalnie? Też są pokazane, nie, piąty pik, oni chcą w top 10 Protected. Dobra, ja go pewnie przyjść tego pika wymienię, żeby mieć jakiegoś tam Protected innego. Dobra, więc możemy to zrobić, możemy to zrobić. Nie jest to zła dla mnie wymiana, bym powiedział. To nie chciałem akurat widzieć. Myślałem, że oni wybiją tego gościa innego, a potem Drummonda. I właśnie tak myślałem, że to będzie wyglądało. No ale jest Dame. Jest dalej Dame. Z Dame'a możemy zrobić shooting. Możemy raczej z Jrue Holiday'a przez zrobić shooting guarda potencjalnie. Nie mogę tego pewnie sprawdzić. A nie, mogę bardzo sprawdzić. Ja chciałem właśnie. Jrue jest 6'5, więc Jrue może być spokojnie rezerwowym shooting guardem. W przyszłości, jak właśnie Westbrook będzie za. Westbrook będzie właśnie za T-Maca za niedługo. No, myślę, że możemy to zrobić. Myślę, że możemy to zrobić, a więc myślę, że możemy po prostu wziąć Dame'a. Wydaje mi się, że to zrobimy. Wybierzemy po prostu Dame'a. Chciałem brać tutaj właśnie ostatecznie Bradley'a Beala, ale no dobra, choć nie, właśnie znowu. Czy na pewno. Wydaje mi się, że Dame'a na pewno nie wybiorą. Wydaje mi się, że Dame'a nie wybiorą. Najwyżej zrobimy wymianę po Dame'a na przykład, więc zobaczmy po prostu, czy możemy oddać tego pika jeszcze. Szósty pik, ale też jakby pik za pika to mi nic specjalnie nie robi. Siódmy pik. Pik za pika mnie też niezbyt urządza, tak szczerze. Nie wiem właśnie, czy to się uda coś. Po prostu myślę, że już wybierzemy. Może by nie kombinować za dużo, wybierzemy po prostu tego Dame'a. Wybierzmy tego Dame'a już w sumie. Więc mamy Lillarda. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten draft. Chciałem właśnie oryginalnie Bradley'a Beala wziąć, ale. Jaki ma uwarunek tak w ogóle Dame? Nie, wydaje, nie wygląda jakby na dobrego prospekta niestety. To jest dość dziwne dla mnie. A tak w ogóle. Czyli ostatecznie. Gdzie trafił. Bill trafił do OKC. Zobaczmy właśnie jedną taką rzecz. Z tym Thunder. A, nie podpisać. Dobra, rookie signing najpierw, tak. Rookie signing. I teraz dopiero. Zobaczmy taką jedną rzecz. A, zapomniałem, jest tak. Recently traded. No dobra, więc może nie będziemy tutaj robić wymiany. A jak Dame jakby będzie wyglądał jako shooting guard? Czy będzie miał wyższy overall? Nie, ale dobra. I tak trzeba, on pójdzie pewnie do G League w tym sezonie, akurat na ten sezon. A potem zobaczymy dopiero, jak to będzie wyglądało. Team player option. Accept, accept. Oczywiście.
Qualifying offer Westbrook. Z nim podpisałem tutaj kontrakt duży. pół może. Chyba, że ktoś zmaczuje, no to wtedy my zmaczujemy. Chyba znaczy, że ktoś mi zaoferuje, no to wtedy my zmaczujemy. A nikt nie będzie tutaj maczał, więc my po prostu podpisujemy sobie Westbrooka. Dziwne, że nikt nie próbował mu złożyć oferty. Trzech point guardów, trzech shooting guardów, dwóch small forwardów. To trzeba od razu zmienić. Power forwardów trzech i centrów trzech. No dobra, więc jak teraz podpiszę z nami tutaj kontrakt nasz nowy small forward, czyli Roger Mason, to mam wszystko gotowe, więc zespół jest gotowy. Ostatecznie właśnie miał być Bill, ale myślę, że Dame też będzie dobry. Ogólnie właśnie chciałem garda jakiegoś bardziej. Chciałem właśnie miarę garda, bo mam przez za rok będzie Janis, którego miałem też, ale u mnie Janis jakby w tym Knicks serii nigdy nie był jakimś takim dobrym graczem. A tutaj, no kto wie, choć z drugiej strony, to zanim Carmelo będzie jakby już, Carmelo dopiero ma 28 lat. Ale nie, no, w sumie Janis mógłby się jakby tak rozwijać. Janis by wszedł do ligi, jakby on miałby 29, więc nie byłaby to najgorsza jakaś opcja. Biamba ma 76. Powoli bym go szczerze wprowadzał, naprawdę, za Boguta. Myślę, że tutaj będzie taka duża różnica, więc wrzuciłem go pewnie do rotacji, a Lillard pewnie pójdzie do G League'a, a tymi wszystkimi rzeczami zajmiemy się w następnym odcinku. Teraz będę już powoli kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!